rzeczy. Moi drodzy, jesteśmy w MCQ, czyli w miejscu, gdzie się odbywają różne międzynarodowe targi. Na przykład znacie to miejsce z hali na Intel Extreme Masters. European Games Esport Championships, Katowice, Silesia, Poland. Połączenie igrzysk sportowych ze sportami. Pieniądze są. Proszę bardzo, co tu jest? Międzynarodowe Centrum Kongresowe, see you there. I mamy tutaj informacje dotyczące tego wydarzenia. I teraz tak. Wczoraj. Możesz sobie zrobić na ściance zdjęcie. Proszę. Dzięki za suba. Trwa, moje drodzy, rozgrywka. Gdzie oni grają w tego, w Rocket League oni są? A jak oni grają? Oni mają pady pod tym, pod biurkiem? Właśnie nie wiem. Skąd? Ja muszę zobaczyć, gdzie oni mają ten. Czekaj, zrobię zdjęcia, bardzo fajne. Czekaj, zrobię coś. Zrobię sobie zdjęcie. To jest bardzo ładnie, reporter. Czekaj. Dobra. Tu, ten pan jest najlepszy. Tu muszę właśnie zrobić. GEF Arena. GEF? Co to jest GEF? Co to jest skrót? GEF. Fotoreporter, moi drodzy. Jestem jak Rafał Kostną. Jeszcze taką muszę sobie plakietkę banan zaczepić, że jestem press. O nie, przepraszam, tu już jest więcej osób. Nie no, cofam. Cofam moje oskarżenia. No, w jakiś futbol, ale w 2023. Chyba, że ktoś mi zarzuci, że to jest pomiędzy rozgrywkami ogólnie. I teraz tak, staff only, tylko dla personelu. Co tu się dzieje? Grają. Co tu jest? Airboot University Season. Dzieje się. Mistrzostwa świata. Ja go znam, to jest ten człowiek. Siema, cześć, witam cię. Co tam? A ja pokażę, bo jesteś na streamie, pokażę cię bez tego. Bez włosów. Pierwszy raz ciężko mi to jest pokazać z włosami, wiesz? Tak jest bardziej aerodynamicznie. Za kogo jesteś dzisiaj? Kogo dziś cosplayujesz? Ja dzisiaj cosplayuję prowadzącego scenę. I dobrze. I wychodzi tak wątpliwie. Ale tutaj jest to... Tu grają w co? W CS-a? Tak. Wczoraj grali w LoL, dzisiaj grają w CS-a. To są rozgrywki uniwersyteckie, ale w sumie jest dosyć wielu gości, którzy grają na dosyć wysokim poziomie, no bo... Okay. Tutaj na przykład masz CS-owców, którzy grają sobie w PL-e, trzech z tych, którzy teraz wygrali. To są wszystko z polskiej drużyny, tak, tam tak, młodych, tak? Tak, 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 tak. To są uniwersyteckie, także aha, to jest, wiesz, o tyle fajna zasada, że musisz mieć graczy z jednego uniwersytetu, okay, z jednej uczelni. A wczoraj w sumie w LoL-u też grali goście, którzy na przykład grają albo w drugiej ultralidze, albo subują. Bo ja właśnie się zastanawiałem, bo... Ale to nie ma nic wspólnego stricte z igrzyskami. To jest po prostu dodatkowo tutaj jest, tu akurat się dzieją finały tego, jest, tak? To jest jakby powiązane o tyle, że wydaje mi się, że są pewne budżety i powiązania okay organizacyjne. Okay. A też myślę, że fajna okazja, żeby to wszystko... Bo ja się śmiałem, bo rano mówię tak, idę zobaczyć, bo jeszcze miałem do Wrocławia jechać, bo dzisiaj mówię CD Action, ale wiadomo, nie chce mi się jechać. A na Mido Drift już byłeś, czy jeszcze? Mówisz, że to jest ostatnia impreza, na którą bym chciał jechać, bo to nie ma nic wspólnego. Ale chyba tam wszyscy streamerzy, youtuberzy tam jadą, bo są z LoL-em powiązani i z Valorantem, bo to jest takie typowo od... Taki Valorant, LoL, TFT, w sumie wszystko co rajatowe. I ja zobaczyłem, to jest transmisja polska, bo tak, są e-sportowe, igrzyskowe, tak, to są dwa. To jest w sensie European Games. PES i Rocket League. I to w ogóle gdzieś można wejść, gdzie oni grają, gdzie oni to mają? To jest tam na auli. Tam, gdzie są hale zawsze, wystawcy, tak? Tam, gdzie zawsze na IEM-ie. Tam, gdzie StarCraft jest grany na IEM-ie, pamiętasz? No ale, no dobra, górę, no wiem, tam był skręcisz grany. Znaczy, w sensie tutaj od razu w lewo jak wejdę, tak, nie? Dobra. W sensie tam, gdzie jest ustawiony taka kinowa scena, taka. Tak, dokładnie. Dobra. No to tam StarCraft na przykład był grany kiedyś w tym, na IEM-ie. To zaraz tam... Zanim skręcisz na...
Expo. To co jeszcze z CS-a tutaj? Jeszcze coś jest, co się dzieje? No tam rozumiem, prelekcje jakieś tak, tam. Tak, jest Wasiu i on mówi rzeczy. Jak to jest Wasiu? Wasiu, nie znasz Wasia? Może znam. Ten, który jest łysy na boku, prawym i lewym, a na środku nie jest łysy. A, to wiem już, kto to jest. Czyli jest to piękny, jeszcze. Wczoraj był mój ulubiony przecież ludolog. Rojo. Ale był. Tam rano, a tu tańczą, widzę. No tu macie konkurencję, może być tak, że będziesz miał ciężko przyciągnąć. Tutaj nie mam szans. Swoją drogą, jak raz, to mi się BF3 przypomniał. Problem tej imprezy tutaj jest taki, że jest ona w stopniu zerowym reklamowana. Jako osoba, która mieszka tutaj, nie, na przykład, to gdyby nie to, że mi widz powiedział na live, to ja bym nie wiedział o tym. Tu jest jeszcze duże wydarzenie, Red Bull, który był wczoraj, dzisiaj. Dzisiaj nie ma. No bo jest pogoda pewnie z tego, zamknęli. Tak. Ale zauważ sobie, że jest ogromne wydarzenie i tam są setki, jak nie tysiące ludzi, zgadza ogólnie się chodzą. I to wejście, które jest tutaj, jest zamknięte. Tak, wiem, wiem. A gdyby to było otwarte i zrobiony plakat, to by ludzie się dowiedzieli. Ale bezpieczeństwo, jak widzisz, tutaj jest drop duży. Dobra. I na tego dropa, jakby ktoś nie trafił, to jest duży przypał. Natomiast teraz już jest desetap tego, ale wczoraj w sumie przez chwilę oglądałem sobie to, co tam się dzieje, to no wczoraj super. Była super pogoda, ja tam oglądałem też, nie, jak skakali, to naprawdę. Zrobili tak, że wyniki z kwalifikacji wychodzą jako decidery, co jest mało przyjemne, no ale jakby rules are rules. Ty, co, czemu nie jedziesz zatańczyć? A to nie są jacyś tiktokerzy? Wyglądają na takich trochę tiktokerów, czy nie? Pokręciłbyś trochę tyłeczkiem, co? Ja to... widzę, że redukcję zrobiłeś, wariacie. No, jest, ale jeszcze to jest... Jeszcze to jest to nie jest jego finalna forma. To nie jest finalna forma. Nie tak jak ty. Ty jedziesz na rowerze dalej? Tak. Ja teraz jeszcze głupsze rzeczy będę robił. 15 lipca robię 24 godziny. Chyba. Nie, ja robię redukcję taką, ale żeby nie oszaleć, to jeszcze uzupełniam piwem wieczorem zawsze. To, żeby tak nie oszaleć całkowicie. No, to... Z tego jest transmisja, czy nie? Jest. Yes. Na Twitchu czy nie? Na Twitchu. I jak to trzeba wejść? Nie pytaj mnie na jakim kanale, aha, ale jak znajdziesz CS-a, to znajdziesz jej. Bo ja widziałem, jest transmisja z polskiego Rocket League'a i jest 30 osób aż. European Games. Nie wiem, czy to jeszcze nie jest główny. Nie, no. na pewno nie. No ale wiesz, on też tytuły typu Rocket League czy ten, co tam jest, to drugie? A to jest w ogóle, bo to jest pierwszy raz, kiedy w ogóle gry są połączone z tą igrzyskami w ogóle chyba, nie? No niekoniecznie, w sensie... Bo... To akurat jest w tym przypadku w miarę chyba z oficjalnego ramienia powiązane, natomiast były już łączone na takiej zasadzie, że na przykład przy Igrzyskach Olimpijskich miałeś raz Starka. No, a, no to były. To pamiętasz nawet, bo to było w sumie też historyczne zwycięstwo Scarlet. To, ale to było, a to teraz było 4 lata temu, czy 2 lata no temu? Nie, to było już w sumie jakiś czas. Nie pytaj mnie o daty, ja tylko daty jestem w stanie odpowiadać w temacie CS-a, co się kiedyś działo. A, w CS-a. Ale to jesteś jeszcze z CS-em związany jako jakiś taki wodzirej? Tak. Ale z SL-em czy z PS? Z Polski, z PS. Aha. Ja tam takie filmiki robię różne dziwne, na przykład. Teraz będziesz mógł zobaczyć, jak opraszaliśmy zawodników, na przykład. Przepraszam, wózek za 2 minuty? Jakbyśmy pyknęli materiał do tego? To idźcie, dobra, ja jeszcze potem wpadnę. Dobrze, ja tu będę się kręcił. No. Co tu jest? Chcesz drożdżówkę za 12 zł na przykład, albo kanapka za 20. O, to są dobre, to jest kanapeczka, drożdżówka, myślę, że to jest dobra cena, ja bym sobie zrobił. Może sobie wybierze jakąś, co? O, moi drodzy, drożdżówka za 12 zł, czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Widziałem różne rzeczy, ale tu akurat z drożdżóweczki nie widziałem za 12. O, i to jest to. O, Nintendo ma eleganckie. A tu jest River. Widzicie, to jest jak jeszcze Activision robiło dobre gry. Już też chyba strzelasz. Cztery punkty i cię ogram. O, a patrz, tu jest Prince of Persia. Nie chcesz sobie pograć na Amidze? Banan, nie grałeś nigdy? Tak? Przepraszam, można? Super, jasne. Ja chcę zobaczyć, bo jest joystick, jeszcze może działa nawet. Jeszcze może nawet działa joystick. Czekaj. O, jest. Patrz. Elegancko. Jestem 10 tylko.
Co mówisz? No tutaj jest, tu jest dym. Stary, bo to jest start zdecydowany. Ja nigdy w to, ja, jeżeli chodzi o joystick, to i tak jest cud, że na przykład łapię jeszcze jako tako. A to jest na Amidze 500. Commodore. A co to jest tutaj? A ty masz fajny, to jest chyba jakiś nowoczesny taki joystick, tak. A to jest w ogóle joystick, który jest dokładnie z tamtych lat. Bo to jest, nie, czekaj, to, chyba że to jest Quick Joy, ale nie, no to jest albo robiony na tamten, albo taki, on ma z 30 lat pewnie. Chociaż wątpię, albo może. O, tutaj jest jeszcze gamer. Proszę. Tu jest to. Dobra, jak tu się zaczyna start. Patrz w ogóle klawiaturę, jak teraz się przyzwyczaić do tej. Tutaj F-y po prawej stronie z Commodore'se. Restore Inter. Ty, ja nie wiem jak rozpocząć w sumie tutaj rozgrywkę, szczerze mówiąc. Jak miałbym rozpocząć ją? Jedyneczką? Czym? Ty, nie wiem jak rozpocząć spektrum, czekaj. Naciskam na przyciski, nie dzieje się. Bo leci, tu jest demo, teraz się puściło, nie? F1, tak? Okej, okay, super, dzięki. Dobra, lecimy. Efekty dźwiękowe nawet. Dobra, to jeszcze raz. Lecimy. Kurde, jeszcze raz, poczekaj, ja muszę zrobić to inaczej. Fuel. Oczywiście, że musimy podładować. Fuel. To była gra. A, poszło. Tu na ekranie to dużo nie widzicie, bo to jest ten. Częstotliwość mam inną, nie? Jak jest nagrane. Nawet na 50 Hz to może być niezbyt to widoczne. A co ty, Gaz? To jest Rambo? To jest w ogóle ciężko mi odróżnić, którym nie. Ty, ale czekaj, bo to jest Schneider. Ty, ja tego z tym nie miałem do czynienia, wiesz? Schneider CPC to jest 6128. Tam idziemy dalej. To jest zmiana, która dotyka w równej mierze nas, edukatorów, uczelni, studentów i czy w ogóle osób studenckich, które dzisiaj uczestniczą na zajęciach, ale także przyszłych pracowników. To znaczy jesteśmy w środku jednej z najważniejszych rewolucji, także jeśli chodzi o aparat psychiczny, o psychologię społeczeństwa przyszłości. Jest, zobaczcie, co się tam dzieje. Jeżeli nie podejmiemy tego wyzwania, także jako instytucje, czy przedstawiciele instytucji edukacyjnych, to zaprzepaścimy być może... No tam mówi sobie, no. Co, czego nie macie? Chcecie pojeździć na samochodzie, który się trzęsie całkowicie? O. Elegancko. Chodź, idziemy. Ja muszę zobaczyć na żywo, jak grają w tego, w Rocketa. Na żywo muszę to zobaczyć. Ja wczoraj jeszcze wróciłem, to jeszcze tak z 2 godziny jeździłem. Nie, pod tym. Ale pod stadionem? Tam jest ten Złombol zaraz. No to możemy tam podejść w ogóle. Już dzisiaj wyjeżdżają, to... O, ale to nie wiesz o której? Czy da się to sprawdzić w internecie? Ja pisało, że od 9 do 12 jest, tak. No to już ich... Wczoraj zapisywali samochody, sprawdzali. Oni tam mają jakieś kryteria, nie? Że ten samochód musi być mniej warty niż ileś tam, nie? Że... Tak. On musi mieć jakąś tam bardzo niską wartość, że nie może jakiś zajebisty. Wiem, że tam sprawdzali te samochody i zapisywali, a dzisiaj chyba wypuszczają tak jednego po kolei, nie? Mhm.
Do 12 to trwa. Patrzyłem, bo miałem takiego znajomego właśnie kiedyś tam na rowerze. Czy mogę wejść tędy? Dzień dobry. Tu rozgrywki tutaj się toczą, tak? Dobrze, dziękuję bardzo. A taka... tylko jest jedno takie miejsce, czy jeszcze jest druga taka właśnie sala, gdzie się te główne rozgrywki toczą, tylko tutaj. I to co, nic mi nie wiadomo. Aha. Na dole byliście panowie. To tak, czyli to rozumiem, to tylko pani o tym. Dobrze, spoko. To, czyli tutaj potem chyba na... Tutaj, dobra, tutaj potem ciu. Wyciszam. Scena, moi drodzy, zrobiona jak na StarCraftie. Scena jak na StarCraftie, normalnie. Czekaj, co to jest? Bo to jest Rocket League 3-3. Okay. No, na publice siedzi tak 30 osób, 40, z czego połowa chyba to są gracze albo bliscy tych, którzy grają. Ale kurde, no scena jest bardzo zrobiona całkiem. Scena wygląda jakby to był jakiś Intellect Masters w ogóle finał. Nie, taka scena jest profesjonalna. Widać, że z napracowaniem pieniężnym. I think overall, though on defense, was one of the strongest defending players I've seen in a long time. The way he was diving across the net, denying a lot of those GB goals. So fair play, Netherlands coming through and showing the class. They looked incredibly strong. Clear favorites to win this tournament, especially with the one game advantage in the best of seven. How helpful will that be? I mean, it's one out of the... I mean the emotion of it, the emotion as opposed to the game. Like, does that give you a great... No dobra, a powiedz mi, bo ja nie spojrzałem przed chwilą, czy jak żeśmy weszli, czy na tym ekranie w ogóle tam się wyświetlała gra, czy nie? Tak, tak, no. No bo ja teraz mam takie dziwne przeczucie, że tam oni siedzą tylko i w tle był wynik, a jak chcesz pooglądać jako publiczność, to chyba tylko tu, na tym ekranie. Było coś widzowie? Była? Bo ja nie wiedziałem właśnie. Ale normalnie autka tam jeździły, tak? Za nimi. Wyświetlały się? Bo... O, tu się coś dzieje. No i co? I to wszystko, moi drodzy. No, dymy fest. Nie no. Znaczy, ja wam powiem tak, ja podejrzewam, że ogólnie na to poszły bardzo duże pieniądze, ale zainteresowanie jest zerowe. Ale powiem wam szczerze, dlaczego. Przede wszystkim, tak jak powiedziałem, jako osoba, która tutaj mieszka, to o tym w ogóle nie wiedziała. Więc musiałbyś siedzieć, chłopie, w grze, musiałbyś siedzieć w e-sporcie i w tej grze, na przykład jak Rocket League, i jeszcze się chyba tam głębiej interesować, bo albo na przykład, nie wiem. Tak ogólnie było, bo ja wiem, że na przykład mój ten kolega, co był wtedy taki Przemek Krakowa, nie? To on strzela z łuku. I on jest w takim klubie, że strzelają z łuku. I no. Oni właśnie też tam też mieli strzelanie z łuku właśnie na tej olimpiadzie, nie? I tak samo, on też o tym się dowiedział kilka dni wcześniej, po prostu przyszedł tam na ten i powiedzieli mu, że jest zamknięte, bo trenują do tego, nie? Tu przynajmniej się tańczą, to może pooglądamy. A to nie są jacyś tancerze, no, jak TikTokowi. Bo dodawali tam wszystko do tej olimpiady, nie? Mm-hmm. Właśnie tak samo jak my mamy rowery dodane, tego nigdy nie było, nie? I wszystko jakby ten ma dlatego, nie? Że mają zrobić na raz. Tu przynajmniej jak sobie tańczą, to zobaczymy. Czekaj, ja zrobię tak. Thank you.
z dymy. Tańce z gwiazdami, tak jest. Czy zatańczę dla was? No właśnie, chyba nie zatańczę. Przez chwilę myślałem, że ten Rudy to jest Michał Gala, w ogóle ten Gała cały. Ten, co tym streamerkom zrobił ten stream taki, co w basenach siedziały, te modelki. A może to on, kto wie. Ja takich rzeczy nie oglądam. Stary, trzeba wiedzieć o wszystkim. No dobra, moi drodzy, no to co? To były... Oczywiście tutaj można przyjść w innych godzinach i zobaczyć inne gry, bo do godziny chyba 13 trwać będą Rocket League, potem eFootball. O 14 dziewczyny grają w grę eFootball. No i European Olympic Committee, no. Fajnie było.